Pięciu zawodników Suwalskiego Klubu Karate wzięło udział w międzynarodowych zawodach Karate Carpathia Cup. W zawodach wystartowało około 500 zawodników. Przyjechały bardzo silnie obsadzone ekipy z 11 państw. Suwalczanie wywalczyli trzy brązowe medale. Damian Biłbak wygrał pierwszą walkę z Węgrem. Drugi pojedynek przegrał z mistrzem Europy młodzieżowców ze Szwajcarii. Damian przegrywając walkę, zajął trzecie miejsce w kategorii seniorów do 65 kg. Drugi brązowy medal zdobyła Aleksandra Górska w kategorii powyżej 65 kg juniorek. W pierwszym pojedynku wygrała z Węgierką, w drugim uległa po dwóch dogrywkach zawodniczce z Litwy. Trzeci medal brązowy zdobył Krzysztof Alicki w kategorii juniorów do 60 kg. Po wygranej pierwszej walce przegrał w drugim pojedynku z zawodnikiem ze Słowacji. Bez medalu tym razem wrócił Daniel Biłbak, który przegrał swój pierwszy pojedynek z ukraińskim wicemistrzem Europy seniorów, który został zwycięzcą zawodów.